Szczęść Boże, mamy dzisiaj sobotę. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z listu świętego Jakuba. Najmilsi, spotkało kogoś z was nieszczęście, niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony, niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy. Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał. Nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. I znów błagał. I niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli by ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. Dzisiaj czytamy o tym, że dla wszystkich jest pewna ścieżka. Dla tych, którzy nie korzystają z sakramentu pojednania z pewnych przyczyn, ale i dla tych, którzy spowiadają się, jest pewna droga. Święty Jakub mówi, wyznawajcie sobie nawzajem swoje grzechy. Nie jest w tym momencie, to jest nauka o spowiedzi, o sakramencie pojednania. Znajdź chociaż jednego człowieka, któremu powierzysz swoje tajemnice, komu wyznasz całą prawdę o tym, co ci się przydarzyło w życiu, co zrobiłeś. To jest istotne dla duchowego uzdrowienia, żeby stanąć nie tylko przed sobą samym, przed Bogiem, ale przed jednym wybranym człowiekiem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.